Locate and demolish the facility that produced those recon choppers. The oil derricks near the south shore of the island are probably fueling a construction plant, so we're relatively certain the facility is somewhere nearby. Witam wszystkich, tu znowu Płynu 7, a to jest Hostile Waters, Antares Rising, misja trzecia. Okej, posłuchajmy odprawy. It would be tactically sound to destroy those derricks before trying to locate the factory. If they can't produce energy, they'll have to fall back on reserve power to continue construction, which can only last for a limited amount of time. Okej, to jest nasza pierwsza misja, właściwie pierwsza bitwa prawdziwa. I tutaj właśnie gra wprowadza nas do systemu zasobów i... Otóż nie tylko my potrzebujemy energii, żeby produkować jednostki, wróg też potrzebuje energii, ale u niego to trochę inaczej działa. Mianowicie ma on takie pompy, które wydobywają energię oraz ma zbiorniki, które je przechowywają. Zniszczenie pompy oznacza, że nie będzie produkował energii, kiedy się zapasy wyczerpią, to już koniec produkcji jednostek. Jednocześnie burząc też wszystkie zbiorniki też mu się ogranicza by możliwość produkcji. Okej, dobra, jedziemy dalej. Once you have located it, destroying the facility itself shouldn't be a problem, but assume it'll be well defended. Try to stockpile energy before proceeding. That way you'll be able to replace lost units quickly and efficiently. Church? We still don't have the direct ordering system back online, but the engineers at Minitech have been able to develop an ablative armor plating system for your vehicles. They've already downloaded the schematics to the construction systems. Adding armor to your vehicles will make them much more resilient to hostile fire. Although there is a limit to how much you can add before the additional benefits become negligible. Church out. Okej. Mamy zniszczyć fabrykę produkującą jednostki powietrzne, wydobyć, zniszczyć wszystkie szyby i zgromadzić trochę energii na dalsze naprawy Antiusa. Ojejku, coś tu się popsuło. Okej, już. Dobra, wejdźmy do menu konstrukcji i zobaczmy, co my tu mamy nowego. Po pierwsze, możemy teraz dodawać pancerze. Okej. Chipy osobowości, te same co wcześniej. Co nam daje pancerz? Otóż zwiększa nam współczynnik pancerza, który zapewne widzicie. Pancerz to dodatkowe punkty HP dla naszych jednostek. Po prostu nie zmniejsza to w żaden sposób obrażeń, tylko po prostu zwiększa liczbę obrażeń, które może przyjąć jednostka zanim padnie. Okej, więc ponadto dodawanie pancerza znacznie zwiększa koszt produkcji jednostki. Jak widzimy, czysty Hornet kosztuje 500, pełnopancerzony 1500, więc często będziemy musieli się zastanawiać, czy akurat nam zależy na liczebności oddziału, czy na to, żeby je jak najdłużej wytrzymywały na polu bitwy. Okej, dobra. Powiedzmy, że tak sobie na razie wyprodukuję. Dobra, kto dzisiaj będzie sprzątał? O, wypadł na ciebie, Borden. Dzisiaj niestety tak, a w tym czasie Patton pokieruje Pegasusem. Unit complete. Dobra, przyjrzyjmy się mapie wojennej. Tutaj mamy trochę energii do zbierania. Zatykujemy tutaj. To jest jeden śmigłowiec, o ile się nie mylę. Więc wyślemy Ransoma. On tutaj szybko zniszczy te pompy. W tym czasie Borden powinna mieć spokojną głowę sobie tutaj przetwarzać. Nom. Coś się tu zacina. Okej, tutaj upuść. Potem sobie gdzieś poleć tutaj. Ty masz lecieć i... Nie. Ty masz atakować tutaj. Okej, nie wiem, czy to widać konkretnie na filmie, ale tutaj widać, że pasek życia jednostki właśnie dzieli się na taką jasną część i na ciemną część. Jak widzicie, ta ciemna część jest znacznie dłuższa od tej jasnej. Właśnie ta ciemna część oznacza punkty życia za pancerz. Okej, dobra. Możemy sobie poobserwować. A, ty źle robisz. Trzeba strzelać w helikopter, a nie w... Wow. Wieżyczki są niedobre. Wieżyczki trzeba niszczyć jako pierwsze.
Postrzelam sobie trochę. Wow, ktoś atakuje naszego SCV. SCV, sorry. Skaraba. Przy okazji popatrzcie. Nie wiem, czy to teraz będzie widzieć. Będzie widać. Ok, zniszczyliśmy wszystkie pompy. Jak widzicie, teraz zapasy im się... A building of that size will contain huge amounts of energy for you to scavenge. With the derricks gone, they won't be able to keep up production for long. Secure the area, then locate and destroy the factory. Oh, wow. Jak widzicie, nasz skarab właśnie oberwał obrażenia. I wtedy się składa, żeby chronić te moduły wewnętrzne i wtedy nie może nic podejmować żadnych akcji. To jest dodatkowym wyzwaniem taktycznym. Powiedzmy. Strzelaj, Ransom. Strzelaj. Ok, mamy trochę energii, więc sobie wyprodukuję dodatkowego Horneta dla siebie. Tak, no niestety nie mam więcej osobowości. Ok. Przy okazji, może widzieliście na filmiku. Wow. Działo A. Trzeba na razie na nie trzeba uważać. Może widzieliście na filmiku, to jest nasza ta fabryka właśnie. I to są te pojemniki z paliwem. Teraz są już na razie, jak widać, brakuje w nich energii, ale wcześniej był zapas i po prostu u góry było coś takiego, co się zniżało. To dodatkowo też pokazuje, jak dużo jeszcze energii zostało. Okej. Dobra, czas się zająć tymi działami A. Niestety na razie dysponujemy jedynie śmigłowcami, więc możemy jedynie zrobić otwarty atak na Hama. Dobra, teraz możemy zająć się tą fabryką. A ty masz tu się brać do roboty. Proszę pani. Tu. Nie gadaj, tylko rozwalaj. A, nie może się ruszyć. Coś takiego. Przy okazji trzeba uważać przy takich wyburzeniach, ponieważ mogą uszkodzić naszego skaraba. Okej, dobra, ty teraz się bierz do roboty. A ja tu dalej strzelam. Dobra, zobaczmy, co jeszcze możemy znaleźć na tej wyspie. Coś tu jest? O, działo. Działo AA. Oraz zwykłe 50 mm. No to atakujemy. Najpierw to, bo szybciej padnie, a potem AA. Ja przytankuję, ponieważ mam więcej HP. Coś tu jeszcze do mnie strzela? A, to jest kolejne działo, bo mi się Dobra, Patton się tym zajmie. Na Anteusa i do roboty. A my w tym czasie jeszcze zobaczymy, czy coś tu jest. O, tu jest jakiś cel, śmigłowiec zwiadowczy. I jeszcze mamy... Tak, jeszcze wszystkie radary mamy poniszczyć. Okej, okay, tu jest pierwszy. Coś tu jest. Wow. A. Ransom niech się weźmie do strzelania. Przy okazji Ransom sporo przeklina, ale... No, ale to taki żołnierz z krwi i kości, więc musicie mu wybaczyć. Okej, coś tu jest żółtego? A nie. To ty wiedziesz tą wieżyczkę.
do przebadania. Tu jest jeszcze kolejny radar. No i to by było wszystko. Okej, okay, jeszcze 200 energii. A ty się dalej zablokowałaś. Dobra, teraz bierz się do roboty, naprawdę. Ze skarabami trzeba właśnie często je pilnować, żeby robiły co do nich należy. Przy okazji dodatkowym źródłem zarabiania może być, możemy kazać również śmigłowcem podnosić rzeczy i odwozić je na Anteusa. To między innymi, jeżeli jakiś śmigłowiec zostanie zestrzelony nad wodą, to jest jedyny sposób, żeby odzyskać jego surowce z jego... Tam... Nie mogę znaleźć słowa. Wraku, o tak. Przy okazji rozbroję sobie Ransoma, ponieważ już wszystko zniszczyliśmy na tym wyspie, więc nie potrzebujemy już więcej wojsk. Ty miałeś się rozebrać. Może się pomyliłem. Okay. Ty wieziesz? No to ty też polecisz. Zaraz Ransom zostanie rozwalony. No i spoko. Well done. Now proceed straight to the debrief. We've got some information about that platform. Dobra robota. Wyrzutnia pocisków, którą dostarczyłeś, zawierała wiele ważnych danych konstrukcyjnych. Inżynierowie Militech właśnie podają system analizie, że jeśli będziemy mieli odrobinę szczęścia, to powinno udać nam się zaadaptować to rozwiązanie w twoich pojazdach. Wszystkie rozkazy odnoszące się do fabryki jednostek powietrznych są nadal w mocy. Musimy ją zlokalizować i zniszczyć, aby zabezpieczyć drogę do doku. W rachubę wchodzi tylko jedna wyspa znajdująca się dostatecznie blisko. Kurs na nią został wprowadzony do twojego systemu nawigacyjnego. Zanim dotrzesz na miejsce, przekażemy ci resztę informacji. Mamy również nieco świeżych informacji na temat ataków rakietowych. Dzisiaj skontaktował się z centralą przedstawiciel nowej grupy politycznej określającej się jako partia EG Multinational. Powiedziała, że chociaż nie są bezpośrednio odpowiedzialne za te ataki rakietowe, to mają możliwość bezpośredniczego pomiędzy nami a terrorystami. W zamian zażądali miejsca w Radzie Gubernatorów, uznania suwerenności archipelagu wysp, gdzie właśnie operujecie, oraz przekazania wyników wszelkich badań tego obszaru. Centrala ma 48 godzin na przyjęcie warunków. Oczywiście nie mamy zamiaru ustępować terrorystom, ale dotąd udało nam się uspokajać społeczeństwo. Każdego dnia podczas ataków giną tysiące ludzi i w końcu nadejdzie chwila, gdy społeczeństwo zażąda pokojowego rozwiązania kryzysu. Jeśli nie znajdziesz szybko sposobu na powstrzymanie tych ataków, będziemy mieli związane ręce. Ludzie mogą zażądać, abyśmy ulegli żądaniom terrorystów. Użyj metod, które uznasz za słuszne i znajdź tych, którzy stoją za tymi wszystkimi, i to szybko. Nie mamy zbyt wiele czasu. Koniec odprawy. Okej, statystyki poziomu. Rozwaliłem 12, a Ransom rozwalił 16. Tym razem on zwyciężył. Okej, dobra. To by było tyle, jeżeli chodzi o naszą pierwszą bitwę. Jeszcze zapiszę sobie grę. Misja trzecia. No i dziękuję za uwagę i widzimy się w następnej misji. Na razie. In the year 2012, the Earth was hit by the last thing it was expecting. Sanity. 2012 was the end of days in the old Mayan calendar, a time of great change, the conclusion of history. And it seemed to coincide with a great sea change in the way people saw the world.
No one dared suggest that it brought the chains with it, of course. But suddenly, we all looked at each other and saw not where we all came from, but where we were all going. And we decided to all go there together. This is what we're fighting for. This is what the old rulers don't want us to have. A world gone sane,